Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnych aktualnościach narodowych na kanale Chrobry Szlak, Kamil Klimczak przy mikrofonie. Dzisiaj krótki przegląd tego, co się będzie działo w najbliższych dniach na niwie narodowej, patriotycznej, katolickiej w naszym kraju. Krótki z tego tytułu, że po prostu po kampanii wyborczej jest to czas oddechu i najwyraźniej tych wydarzeń właśnie z tego powodu jest tak mało. Proszę Państwa, więc nie zwlekając, króciutko tylko przez nie przejdziemy, tym bardziej, że pewnie wszyscy są bardziej spragnieni niż zapowiedzi wydarzeń, komentarzy powyborczych. No i taki komentarz zapewni Państwu Klub Myśli Polskiej w Krakowie. Spotkanie na ten temat po wyborach Co dalej z Polską odbędzie się w środę 18 października o 18 w sali konferencyjnej Domu Handlowego. Jubilat, czyli Aleja Krasińskiego 1, siódme piętro, wejście od Alei Krasińskiego boczne i prelegentem będzie pani profesor Anna Raźny. Serdecznie zachęcamy do udziału i do słuchania naszej transmisji z tego wydarzenia, bo tradycyjnie będziemy to spotkanie transmitować. Kolejna, proszę Państwa, kolejne wydarzenie. 19 października, czwartek, w kawiarni Agricontra w Warszawie. Spotkanie Wielka Zdrada. Święci oddawali życie za wiarę, my oddajemy wiarę za wygodne życie. Spotkanie z Krystianem Kratiukiem, redaktorem Polonia Christiana i proszę Państwa, to oczywiście w Warszawie, Agricontra, ulica Chłodna 2 przez 18. Myślę, że spotkanie będzie ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, o czym my również tutaj mówimy, synodu, o synodalności nadciągającego i zmian, jakie następują w Kościele. W tematyce kościelnej też taki panel dyskusyjny, Dubia, papież i rozwody, czy Franciszek faktycznie odpowiedział na pytania kardynałów, również w Krakowie 20 października, Sławkowska 14, organizuje to Instytut Tertio Millenio, Instytut Myśli Józefa Tischnera i Christianitas. Panel ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, doktor habilitowany Piotr Sikora i doktor Paweł Grat, a także Piotr Pietryga z Instytutu Tertio Millenio. Dyskusja oczywiście na temat dubiów, które skierowano do papieża Franciszka, dotyczących się nauczania w temacie moralności katolickiej. Myślę, że spotkanie może być ciekawe, chociaż oczywiście prelegenci niekoniecznie przedstawiają nasz punkt widzenia. I ostatnie spotkanie, tygodniowe spotkanie Łódzkiego Środowiska Narodowego, tym razem wyjątkowo w środę 21 października o 16. Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, korzenie. Jarosław Jagiełło i Marcin Makowski. Jarosław Jagiełło, czyli autor znanej Państwu również z naszego kanału książki Lechia i Lechici w kronice Wincentego Kadłubka, a Marcin Makowski, wiceprezes klubu imienia, sekretarz, przepraszam, klubu imienia Romana Dmowskiego dla Państwa, wystąpią, również znany z naszego kanału. No i proszę Państwa, to tyle w tych aktualnościach. Tak jak powiedziałem, był to bardzo telegraficzny skrót. Przyszły tydzień, kiedy już kurz powyborczy opadnie, powinien być bardziej owocny. Więc tymczasem kończymy i do zobaczenia w kolejnych programach.